Kolejny punkt naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku przy ulicy Żywieckiej 20 w Krakowie na rzecz najemców państwa Anny i Piotra Greiner z zastosowaniem 70% bonifikaty oraz odstąpienie od wymogu 10-letniego okresu najmu. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1515. Pierwsze czytanie referuje pani doktor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały jest o tyle troszeczkę nietypowy z tego powodu, że jest to sprawa, która była już przedmiotem analizy dwóch komisji dość dawno temu, ponieważ była ona przedmiotem analizy w 2012 roku, kiedy to komisja mienia, dokładnie to było 11 września 2012 roku oraz 25 września 2012 komisja budżetowa, wyrazili Państwo opinię pozytywną na zastosowanie indywidualnej bonifikaty wynoszącej 70%, ale w tak zwanym międzyczasie mieliśmy zaskarżoną uchwałę Rady Miasta Krakowa i ta sprawa nie została załatwiona w tym trybie. W związku z tym ten nowy projekt uchwały, który obecnie mamy po zmianach, zawiera taki zapis, że sprawy, które były wszczęte i w stosunku do których istniały dwie pozytywne opinie komisji mienia, stosujemy do nich przepisy stare. Stąd tutaj jest prośba o podjęcie tej uchwały przyznającej Państwu 70% bonifikatę z tego powodu, że Państwo otrzymali to mieszkanie w tak zwanym szczególnym trybie najmu. Mianowicie to był lokal, który otrzymali po śmierci swoich rodziców. Nie mogli wejść w normalny stosunek najmu z różnych tam powodów i Wydział Mieszkalnictwa skierował ich do właśnie do tego najmu w tym szczególnym trybie. I wówczas mieliśmy taki przepis uchwały, że w takiej sytuacji takie osoby będą mogły wykupić lokal dopiero po upływie 10 lat. I wtedy na Komisji Mienia i Komisji Przedsiębiorczości uznaliśmy, że jest to taki przypadek szczególny, kiedy ci Państwo tak naprawdę mogli uzyskać to wejście w stosunek najmu na drodze postępowania sądowego. Z przyczyn, tutaj nie chcę się rozwodzić, to jest wszystko tutaj opisane, pewnych osobistych, rodzinnych tego nie zrobili. No, że Państwo uznaliście wtedy, że można im sprzedać ten lokal z tą 70% bonifikatą. I to jest, tak jak powiedziałam, jakby wykończenie tych starych spraw, które jeszcze w 2012 roku były podjęte. Dziękuję bardzo. Dodam, że w tym przypadku wyraziła opinię Komisja Mienia i Przedsiębiorczości, wydając pozytywną opinię jednomyślnie, jednogłośnie. Prezentacja opinii komisji innych jest, nie widzę. Czy stanowiska klubu radnych nie widzę? Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Proszę bardzo, pan radny Rachwał. Panie Przewodniczący, ja tylko chcę dla informacji podać, to chyba pan Przewodniczący Komisji mnie poprze, mianowicie, że właśnie, że tak szczegółowo analizujemy te wszystkie projekty i wnioski, że tu w tym przypadku nie ma zgody na 90% po prostu bonifikatę, tylko 70%, a jak Państwo, ci, którzy, z których zaprosiłem na posiedzenie Komisji Mienia, to okaże się, że my nawet przyznajemy 50% bonifikatę, co ludzie oczywiście będą protestować, bo nie są w stanie zapłacić tej kwoty. Tak tylko chcę dla przypomnienia. Dziękuję panu radnemu Rachwałowi. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina 15.